Jumalu, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dzikie Gon. Kontynuujemy sobie naszą serię, a ty możesz zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, Discorda, mój drugi kanał vlogowy, wszystko masz w opisie. Słuchajcie, znajdujemy się w jakiejś nowej wiosce, ta wioska nazywa się Wieś Zalipie, jest tu masę misji pobocznych do wykonania i jednocześnie mamy też sprzedawcę i kowala, z którym możemy porozmawiać. Ja starałem się odszukać rynsztunek z szkoły Gryfa, bo on jest na w miarę niski poziom. No i starałem się tam udać, no i przy okazji zahaczyłem właśnie o tą wieś. No i tutaj mamy kowala i mamy też sprzedawcę, do którego się teraz udamy, i mamy też misję prawdopodobnie, którą wykonamy na samym starcie, czy misję. Mamy turniej jakiś, wbicie się. Turniej pięściarski, o. Prawdopodobnie tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Trochę pięściarstwa, trochę gwinta, trochę szkoły Gryfa i może jeszcze jakaś misja poboczna. No i tak dzisiejszy odcinek będzie wyglądać w skrócie. Na razie, na samym początku zaczniemy jak to standardowo jakimś dialogiem, czyli porozmawiamy Witajcie. z karczmarzem. No niestety, nie możemy z nim pograć gwenta. Pokaż mi. Jest to przykra sytuacja, ale możemy od niego kupić róg dowódcy, a róg dowódcy jest kurwa turbo OP. Jeszcze by się przydał jakiegoś kurczaka, może kupić w sumie. No przydałoby się, bo to ma fajną regenerację 80. Może kupiec jedno. Jakby nam miało zabraknąć, ale jest to strasznie kurczę drogie. Tego za dużo nie chcę kupować. Chyba nie ma nic lepszego niżeli regeneracja żywotności 80. Może jakiś jeden przedmiot będzie się znajdował gdzieś na świecie, taki Była. unikatowy, który będzie na przykład stówkę regenerował życia, ale na razie na taki się nie natknęliśmy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że jakoś mam taką. Mówię jak Ciamajda, mam wrażenie. Ale wynika to z tego, że jest strasznie gorąco i mózg mi nie funkcjonuje. Nie jestem w stanie złożyć trzech zdań. I z tego powodu, że mam wadę wymowy. To też. Ale z tego, że jest turbo gorąco, to też. No nie są warunki do życia, a co dopiero warunki do nagrywania. Jest, powiem wam szczerze. 34 stopnie jest absolutna katastrofa, jeżeli chodzi o to. Nie da się żyć, nie da się oddychać. Mam nadzieję, że Wiedźmin schłodzi mnie trochę. Nie, no to nie miało sensu, co powiedziałem. Jedyne co Wiedźmin może, to podnieść mi ciśnienie właśnie. To jest super genialna, emocjonująca gra. Dobra, przemedytujmy trochę, bo trzeba z Kowalem pogadać. Może on jest w stanie nam coś Skuteczna broń wykonać dla każdego stalowe ciekawego, albo miecze, mocne będziemy mogli z kolczugi nim dla zagrać mężów, w kastety gwinta. dla dam i panien. Potrafisz wykonać mistrzowską broń? Panie, czy ja wyglądam jak Hattori? Hattori? No jak to? Nowigradzki mistrz, każdy o nim słyszał. Zresztą ponoć przeszedł na emeryturę, więc nie, nie znam nikogo. Okej, okay. Może partyjkę gwinta. Tak jest. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. No. To mi się podoba. I róg dowódcy trzeba dodać. No i wszystko, i możemy grać. Od razu zaczniemy sobie gwintem elegancko. Podoba mi się ten odcinek. Ten odcinek będzie na takim sporym luzie, ale narzekać nie będę. Czy chcemy zostawić czyste niebo? Chcemy. Czy chcemy komandosa bym wypierdolił? Może dostaniemy coś ciekawszego na ostatnim linie? Dostaliśmy coś ciekawego na ostatnim linie. Tak jak mówiłem, grałem przeciwko Skojatel. Skojatel rzuca trzaskający mróz. A nie chce rzucać trzaskający mróz. My robimy za to tak, pyk. Pięknie, mam mgłę na drugą linię, a zazwyczaj Skojatel gra pod drugą linię. Więc w porządku. Czy my chcemy to grać? Chcemy to grać. Bo nie chcemy, żeby on mi rzucił niestety szpiega. Jak on rzuca szpiega, to ja chcę momentalnie zagrać manekina. Nie możemy mu odpuścić. Hmm.
Czyli możemy mu w sumie odpuścić. Tak będzie remis teraz. Odpuszczam. On chyba musi... Okej. No kurde, no to właśnie chujowe. Tak zrobiłem, jak Gaugan ostatni. No ale dobra. Tak, mamy dwie karty przewagi. Ruch przeciwnika. Yennefer z Wengerbergu. No dobra, czy my teraz musimy to wygrać? Mam wrażenie, że kurwa może być ciężko, ty, bo ja mam wszystko pod ostatnią linię. No, i wolałbym kurwa zostawić to na ostatnią tutaj potyczkę, ostatnią rundę. Nie wiem, czy rzucać tą laskę teraz, czy tych gości. Kurwa, nie wiem, co robić. Dobra, rzucę tak. Rzucimy mu szpiega, mimo tak, że tam mu to dużo tego, to... Niech będzie. A gdzie mój trzaskający mróz? Ja nie miałem tego trzaskający ruch. O kurwa, ty! A dobra, mamy jak coś to... Słoneczne niebo. Jak to się tam nazywa, czyste niebo. Dobra, ile ona ma? 5. No to musimy zagrać coś takiego... Coś takiego. Kurde, on gra dalej w to? Jedną rundę wariacie wygrałeś, ty. Jeszcze teraz będę musiał liczyć, bo to miało chyba 6. To miało 5, mam 11 razy 2, 22, czyli robimy coś takiego. Chyba dobrze to policzyłem wszystko. Nadal chyba wygrywam. To jest 6, to jest 5, czyli to jest 11 razy 2, 22, 23. No to na pewno wygrywam, tak, 23. No to co, karta czyste niebo? Chyba tak. Już spasuj, wariacie, no. Używamy tutaj... Ruch dowódcy, 24. Przytrzymaj, git. Mamy to. Mamy też dwie karty przewagi, więc raczej powinniśmy to wygrać. Trzy karty, no właśnie, bo jeszcze przecież Królestwo Północy dobierają kartę w momencie przegrania rundy, wygrania rundy, więc S. Gorzej, że mogłem sobie tamtą laskę wziąć manekinem do ćwiczeń i rzucić go jeszcze raz. Rzucić ją jeszcze raz. No ale trudno. I tak chyba powinniśmy to wygrać. 16-16. Wątpię, że ma coś jakiegoś turbo mocnego. Ostatnią linię jakby mi rozpierdolił tym deszczem. No to wtedy raczej by wygrał to w sumie. Ruch dowódcy. Tylko deszcz może niestety popsuć mi wszystkie plany. A to i tak nadal bym wygrał, bo przecież ja mam mgłę. On ma pewnie czyste niebo. No. Dobra, my rzucamy tak. Cyk. Cyk. Przecież już wygraliśmy, to trzeba przyszpanować. Cyk, cyk. 61 do 18. Przeciwnik zmiażdżony. Dzięki wielkie. Miecze i pierogi, nowe zadania. No tych nowych zadań to mam strasznie dużo. Ja chcę zobaczyć, jaką kartę dostałem. Nowigradzkie korony. O kurwa, za długa nazwa nawet, żeby to przeczytał. Ale czy to jest karta... To nie jest karta Królestw Północy. Tu mamy potwory widłogon. Możemy dodać od razu. Co nie, tak? To naszej talii potworów. Okej, jakiś gościu za 6 na pierwszą linię, spoko. Natomiast jeszcze mamy za mało jednostek, ale no. Cesarstwo nie Nowigradu, tylko ja chyba zawsze mówiłem zamiast Nilfgaardu, Nowigradu. Mam takie wrażenie. Cesarstwo Nilfgaardu powoli nam się tutaj zaczyna robić mocną talią. Skuteczna. Chodźmy zobaczyć, co on ma. Pokaż w ogóle swoje wyroby. Tym.
Eku ma jakieś mistrzowskie siodło, ma jakieś mapy legendarne, wiedźmińskie, coś tam. Oczywiście, że to kupujemy. Zawsze to się przyda, bo to jest, dzięki temu możemy szukać wiedźmińskich rynsztunków. To jest na 8 poziom, to też można kupić. No niby fajne te miecze, ale z drugiej strony jak mam stówę wydawać na broń stalową, taką przeciętną. O, no to jest mocny miecz srebrny, ale nie będę kupować, jebać. Pewnie znajdziemy sobie lepszy, albo co najmniej taki, co najmniej tak samo solidny. Możemy usłyszeć trofeum z południcy. Mistrzowskie siodło, one kosztuje, one daje 35 wytrzymałości. A my aktualnie na płotce jakie mamy? My aktualnie na płotce mamy siodło, które daje nam 25. No to wypadałoby kupić to siodło. Szczególnie, że gdzieś tam jest na horyzoncie tego, co kojarzę, chyba misja z tego, nie? Z wyścigami konnymi? A z drugiej strony to po prostu jak będziemy tą misję wykonywać, to wtedy możemy to siodło kupić i tu przyjść w razie czego po prostu. No to lepiej nie kupujmy. Mam nadzieję, że zapamiętam, że to w tej wiosce się znajdowało. Chociaż znając mnie, to nie. Znając mnie, to nie. Dobra, załóżmy sobie ten pancerz, który miałem specjalnie przygotowany na poziom 8. Buty, które miałem specjalnie przygotowane. Rękawice już widzę specjalnie przygotowane nie były. Czy mamy jakiś lepszy miecz na sobie, jakiś toporek? W ogóle jak to wygląda, jak Gerwar z tym walczy? W sumie nigdy tego chyba nie używałem, tego buzdygan. Jeszcze raz w ogóle słyszę takie słowa jak buzdygan. No nic, i sprzedajmy mu resztę tych wszystkich zbroi i mieczy, bo to nie ma co nosić. Zaraz mi się ekwipunek, kurczę, zapełni. Więc tak, to leci na sprzedaż, to na sprzedaż, to. To i to. No i chyba to co jest. To, czy chcę coś jeszcze to sprzedać? Nie chcę. Rzemieślniczych rzeczy nie sprzedajemy, bo one w ewentualności wytwarzania jakichś przedmiotów często się przydają. To jest fajny mieczyk, no ale ile byś chciał za wytworzenie? 20. No tylko 4 więcej obrażeń. Jebać. Tutaj jakieś miecze na 12 poziomy, no na razie mamy 8, nic więcej nie jesteś w stanie nam wytworzyć. Dobra, możesz mi naprawić ekwipunek, który noszę za 86, elegancko, wszystko mamy, bywaj w takim razie. Bywaj. Dobra, sprawa z kowalem załatwiona, poulepszajmy rzeczy, ukradnijmy mu jakieś proszki, kurwa co tu ma, wszystko pobierzmy. Krasnoludzkie spirytusy, wszystko się poprzydaje. A jak się nie poprzydaje, to sprzedamy to przynajmniej za jakieś grosze, bo grosza jebać. No i co? I wypadałoby porobić jakieś misje. Ja myślałem, że udamy się wykonywać, przeszukiwać grobowiec Wiedźmina Jerzego. By szukać rynsztunku szkoły Gryfa. No ale tutaj jak już jesteśmy, to zobacz chłopie, tu są misje. Oj, nie wiem co robić, ciekłe pięści? Czy może wykonywać tutaj grobowiec Wiedźmina Jerzego? Wydaje mi się, że będę wykonywać misje związane z rynsztunkiem wiedźmińskim. Znaczy misje, będziemy przeszukiwać miejsca powiązane z rynsztunkiem wiedźmińskim szkoły Gryfa. I kiedy natknę się na coś ciekawego, no to oczywiście wam otrzymam nagrywanie. Dobra, słuchajcie, przeszukałem sobie tą jaskinię, w której... O, tu coś leży, jakieś czerwone, krowa na czerwono. O, miejsce mocy do góry. Trzeba po to iść, dobra. Ale spokojnie, nie wiem, czy tu będzie jakaś misja, kurwa? Ale będzie pewnie, bo coś tam lata. Chciałem powiedzieć, że tego, że byłem w tej jaskini. Znalazłem jakieś rzeczy, nie wiem do końca co znalazłem, ale jakieś cztery schemaciki na coś. Nie do końca wiem na co, ale zaraz pewnie się przekonamy na co, jak tylko wejdę tutaj do tych schematów. Pewnie na zbroje, buty i tak dalej, tak jest.
To jest na 11 poziom i to jest te spodnie, to są rękawice, to są... to jest zbroja też? Chyba tak, tak jest. Zbroja wiedźmińskiego cechu gryfa i ulepszony... nie. No i tyle, dostaliśmy na razie zbroję bez mieczy i pewnie, żeby miecze znaleźć, będę musiał przeczytać zapiski Wiedźmina i Jerzego i to właśnie tym się teraz zajmiemy. Nie chciałem tego czytać bez was, chciałem wam dać troszeczkę namiastki tego, jak to wygląda. Nie będę ukrywać, że jest to strasznie nudne, jeżeli chodzi takie czytanie, takie przeszukiwanie tych jaskini, więc nie ma co tam za bardzo pokazywać, ale jeżeli będą jakieś rzeczy do czytania, to może wam będę otrzymywać. Prowadząc badania nad przewodnictwem, to nie jest jeszcze to. Profesora, natrafiłem na 4 miejsca oznaczone znakiem, wiedźmińskiej szkoły cechu kota, wszystkie piktogramy są identyczne. Dobra, nie to chcemy, chcemy te zapiski Jerzego. O, tu są, dziennik Wiedźmina Jerzego. Usłyszawszy plotki o smoku, co sił ruszyłem do Belen. Niestety od polowania na gada odciągnęła mnie prefekcji z Goros Velen. Wezwano mnie jako fachowca, bym rozwiązał zagadkę kilku katastrof morskich wywołanych rzekomo przez północnicę. Cóż, smok pustoszący wioski jest mniej istotny niż zatkany szlak handlowy. Na szczęście szybko rozwiązałem zagadkę samotnej latarni morskiej i znów ruszyłem w pogoń za smokiem. Nie wiem, co to było. Jak dziwne to było. Dowiedziałem się, że chłopi ze zniszczonych wiosek znaleźli schronienie w elfich katakumbach nad jeziorem Morzycko. Rozsądnie. Nie starczyło mi jednak rozsądku, by lepiej wybrać rozpałkę im. Rozpalili ognisko w, na co z elfich manuskryptów, aż strach pomyśleć, ile wiedzy starszego ludu poszło tam z dymem. Na szczęście część rękopisów udało mi się uratować, w tym wielce interesujący szkic na pancerz. Kurwa, co się dzieje? Dość jednak o tym. Jezusie Nazarejski, za gorąco mi się mózg lansuje, kurwa, co się dzieje? Według naocznych świadków wszystko bym mógł zrobić, 300 metrów przebiegnąć, ale myśleć nie potrafię. Według nocnych świadków łuska popielata, wysokość w kłębie 2 sążę, długość 5 sążni, dopisek. Szacunek wagi około 14 tetnarów. Umiejętność utrzymywania wysokiej temperatury w miechach, smoczych płucach przez dłużej niż kwadrans. Wniosek, mamy do czynienia ze smokiem zielonym. Przeszukaj ruiny twierdzy przy latarni, przeszukaj warownię i tam pewnie, o kurwa, to jest na jakiś wyższy poziom, na który konkretnie? Na który to już jest, o, to już jest na 17 poziom. No to nie, to nie. A nie, bo to jest kota. Dobra, to jest na 11. Dobra, to git, to git. To idę tam przeszukiwać rzeczy, bo tam miecze jakieś dostaniemy pewne. Tu mam wioskę, więc od razu się udamy. O, tu mamy panie lasu też blisko. Ale dobra, nie, wykonajmy te poszukiwania resztuku szkoły gryfa i od razu jak wbijemy sobie 11 poziom, to tam będziemy mogli sobie cały secik gryfa wykonać i będzie on zapewne OP, bo te wiedźmińskie zbroje, wiedźmińskie miecze, te w ogóle całe sety wiedźmińskie no są całe no przyjemne są, przyjemne, naprawdę są przyjemne. Idę się udać do miejsca mocy i idziemy się udać do tablicy ogłoszeń. Zobaczymy, czy tam nie będzie jakiegoś kupca i czy nie zagramy z nim gwinta. No ale w sumie zatrzymuję wam teraz nagrywanie. Widzimy się albo w wiosce, albo gdzieś jak będzie się coś działo interesującego. Dobra, poszedłem do tej wioski, bo tam była zaznaczona tablica ogłoszeń. Więc poszedłem do tej wioski, która nazywa się Wieś Sztygary. Jest tu tak zwany kupiec. Jezusie Nazarejski, jaka ta mapa jest w ogóle ogromna. Co jest grane, ile ja mam zleceń teraz w ogóle, kurwa, jak podkryłem. Ze dwie wioski odkryłem i mam, kurwa, tyle zleceń za postoty. Zadania poboczne, zlecenia, wszystko, co to trzeba wykonać. To jest najbliższe 10 godzin, kurwa, robienia misji pobocznych. Także przygotujcie się, że wątka głównego raczej przez
całkiem długi czas nie dotkniemy. Raczej na samym początku wolałbym robić misje poboczne, ale one są dla mnie naprawdę na tyle interesujące, że czasem bardziej interesujące niż ten... Szczerze mówiąc, są bardziej interesujące niż ten główny wątek, mam wrażenie. Zjadłem mleko, jaje, świeże jaje, czyste, w ogóle nie obesrane. A co tu się dzieje? A tutaj jest kupiec, z którym możemy pograć w karty, więc przygotujcie się na najbliższe 10 minut gwinta. Mam nadzieję, że 10 minut i że... Znaczy mam nadzieję, że w sumie dłużej, ja tam mogę grać, kurwa. Niech ma jakąś talię bestii. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Tak, 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 oj byniu, jeszcze jak. Cesarstwo Nilfgaardu, nie? Królestwa Północy, jak najbardziej. Elegancko. Dobra, manekin do ćwiczeń oczywiście, ruch dowódcy oczywiście. Pierwsza linia do wyjebania, cyk, elegancko jest. I coś jeszcze bym w sumie wyjebał teraz. Może tego zioma? Znowu klikłem prawy przycisk myszy. No nic. Muszę sobie, nie wiem, chyba odbindować ten prawy przycisk myszy. Czy my chcemy pierwszą rundę wygrać? Możemy kurwa spróbować sobie. Czemu by nie? Dobra, pyk. Ja po co nam dwa rogi dowódcy? Dwa rogi dowódcy to trochę chyba za dużo w sumie. No, dwa rogi dowódcy to całkiem sporo. Nie wiem po co nam tyle. Okej. Okay. No i my teraz ruch dowódcy pizgamy. Cyk. I on powinien spasować. Tak bym zrobił, przynajmniej ja na przykład. On gra dalej. No dobra. A, remis. I co jak w tym wypadku remisu, w sumie? Nie wiem, czy manekinem nie chcę, bo wątpię, że potwory mają jakiegokolwiek szpiega. Wydaje mi się, że potwory nigdy nie mają szpiegów, więc fajnie by było chyba wziąć tym manekinem, podmienić się za na przykład tego ziomo tutaj, Detmolda. 1000 trupów w jednej chwili? Takimi czarami wygrywa się wojnę. A to co to jest? Wiedźma porządka. Czyli twój ból, widzę twój strach. Wiedźma kuchta. Więc co mówię, w tej zupie pływają oczy, nie oka. Dobra, myślę, że zrobimy tak. Zawsze to 6 hapsów. On gra dalej, no to niech gra, spoko. Ja pasuję. Pyk. Git. Szkoda, że nie ma żadnych tych. W sumie mogę pomyśleć, że zagramy na potwory, to że nie ma żadnych szpiegów. Wtedy by ten manekin nie był mi za bardzo potrzebny. On od razu pasuje. Lamut. Tyk. A nie! On zagra... Została mu jedna karta. Kurwa, nie zauważyłem. A to i tak dobrze. Nie, chujowo, nie. To pizdy. Ja zagrałem jak zban. Ajajajajaj. No dobra, trudno się mówi. Dostajemy jakąś kartę na ostatnim linie, proszę. Albo czyste niebo, fajnie by było. O, dupa. Ale na drugą linię w sumie też może być, bo mam pewien plan. To znaczy zagramy pod drugą linię i pod trzecią linię. Drugą zostajemy rogiem dowódcy, a trzecią zbustujemy po prostu umiejętnością naszego Voltesta. Więc pyk, robimy tak, tutaj sobie, tutaj w sumie co zagramy? Tego zagramy, to on da plus jeden, nie no chyba tego. Nie wiem czy to się, nie wiem czy to będzie tak, że jak ja zagram tego zioma, to każda karta na ostatnim rzędzie dostaje plus jeden. I na przykład jak ta będzie miała 9 teraz, nie, bo ma 8, to później ma 9, jeżeli on zboostuje ponownie jeszcze rogiem dowódcy, to czy ona będzie miała 18, czy będzie miała 14? To mnie zastanawia. Czy to się będzie zaliczać dzięki temu ziomkowi jeszcze raz stakować i stakować i stakować. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mówię. Niestety zagrał deszcz, ale no. Co to jest? Żywioł ziemi, o kurwa. Ale fajnie narysowany.
Dobra, i rogiem dowódcy bustujemy sobie tą linię, cyk. O, dzięki. Zajebiste zagranie, mistrzu. No i to. I to zobaczymy, czy to się boostuje i stakuje razem. O, stakuje się razem. Znaczy ten koleś jest OP ogólnie. Dumy. Na tą oczywiście talię, którą mam. Zwycięstwo, dostaliśmy jakąś kartę. Czyste niebo, dostaliśmy kartę. No nie jest to wybitna karta, którą koniecznie chciałem posiadać w moim deku. Ale zawsze lepiej mieć jakąś kartę, niż jej nie mieć. Dobra, znajduję się dalej w poszukiwaniach. Ja nie umiem kurwa po polsku mówić. Jestem na miejscu, przeszukałem to, co miałem przeszukać i znalazłem list oraz oczywiście schemat na jakiś miecz. No i chciałem wam przeczytać ten list, który znalazłem. List nazywa się List do Szwagra. Co ci napiszę, to ty uważnie czytaj, szwagier. Jak tylko list otrzymasz, goń do pasera Kramera, co siedzi w Mariborze. Powiedz mu, że mamy rynsztunek pierwszej klasy na sprzedaż i jakieś schematy na miecze wiedźmińskie. Pewnie się drapisz po głowie i dumasz, skąd ja takie dobra wytrzasnąłem. Ano przeszło mi się jednym wiedźminem opiekować, co już jedną nogą w mogile. Tak patrzę, jak biedak w agonii się męczy i sobie myślę, że jemu już się sprzęty i papierska niepotrzebne, a nam wspólny interes pozwolą otworzyć, jak je dobrze spieniężymy. Ale nie bój, wszystkiego mu nie zabrałem, więc nikt się nie zorientuje, że czegoś brakuje jego w ekwipunku. Wiedźmin równy chłop najpierw baronetowi pomógł rozwiązać zagadkę latarni morskiej, co statku na skały wysyłała, a potem tego smoka ubił, to kmiotków wyżerał. Tyle, że smok sroce nie wypadł spod ogona i naszego bohatera strasznie poharatał. Jak już wiedźmina złożę w grobowcu na wzgórzach Krzywuchy, zaraz do ciebie pędzę. Swoją drogą ciekaw jestem, jak złożą w tej krypcie, skoro chłopi plotkują, że tam jaki wąpierz siedzi. Zabrałem wiedźminowi jeszcze jakieś flaszki, ale że w podróży mogą popękać, sam popróbuję tych wiedźmińskich trunków. Pod pomyślność przyszłych interesów. O kurwa, i on tak zginął tu, bo to ten amigo tu. Ta, on chyba tu flaszki, w sensie... Tak mi się coś wydaje, że on spróbował kurwa, ale tego. Ale wiedźmińskiego zamiast flaszek, to wiedźmińskich eliksirów. Zeznanie Wiedźmina Jerzego. Ja niżej podpisany Jerzy Skagen z profesji Wiedźmin. Zeznaję, co następuje. Jakoś przybywam akurat w Velen, zostałem wezwany, by jako profesjonał zweryfikować zeznania oskarżonego Bratosława z Miłosiernej. Otóż imć Bartosław miał być winny kilku katastrof morskich w okolicach latarni morskiej, za którą odpowiadał. Statki prowadzone przez gasnący ogień latarni lądowały na wybrzeżach skały, a za taki stan rzeczy ukarany mógł być jedynie sam latarnik. Podczas procesu Bratosław zeznał, iż swoje obowiązki wykonuje sumiennie, a za wypadki odpowiadają północnice, co błędnymi ogniami mylą nawigatorów. Po szybkim rozpoznaniu stwierdzam, że w okolicach nie ma żadnych śladów północnic, nie ma też śladów południc, mamunów, błędników i innych upiorów, które lubią się w plątaniu szlaków strudzonych wędrowców, które lubują, czy to w morskim, czy to pieszym, czy to konnym. Odkryłem za to prawdziwy powód katastrof. Nie są jej winne południce, vide supra, jednakże winny nie ponosi również latarnik.
Wypadki wywołują okoliczni chłopi, którzy rozpalają nocą ogniska nad wzgórzach, a potem rabują rozbite okręty. Na ich trop wpadłem dzięki synowi Bratosława, który wskazał mi ślady owych ognisk. Zgodnie z moim zeznaniem, latarnik Bartosa z Miłosierny nie jest winny zarzucanych mu przestępstw. Noszę również uniżoną suplikę, by Bailiff objął rodzinę latarnika ochroną, gdyż w świetle rewelacji, które odkryłem wraz z synem Bratosława, na pewno znajdą się tacy, którzy będą się chcieli zemścić. Sam nie mogę podjąć się ochrony, gdyż przyjmując zlecenie na zabicie smoka grasującego na krzywuchowych wzgórzach, muszę wrócić na wzgórza i ubić bestię, nim zleceniodawców moich rozszarpie. Podpisano Jerzy Skagen, Wiedźmin. No i to by było chyba tyle. Dobra, dotarłem do ostatniego tutaj ostatniego schematu i mamy coś takiego, znalazłem taką książkę jak zapiski rzemieślnika. Jest tutaj napisane: takiego zlecenia już dawno nie miałem. Przez do mnie Wiedźmin, co go baronet przysłał w związku ze złymi mocami, co latarnię naszą zawładnęły i statki ściągały na skały. Stanął we drzwiach kuźni, dostojny niczym książę jakiś, rzekł, że przy poprzedniej robocie miecz swój srebrny uszkodził. Klinga się wyszczerbiła mocno, a we dwóch miejscach złamała prawie. Potem się spytał, czy bym ją otworzyć potrafił i schemat mi wręczył, a nowy miecz wykuć kazał, niemałą sumę za to obiecując. To ja się przy tym namęczyłem. Terminowałem wprawdzie u mistrza Barnaby w Nowigradzie i wiedźmiński oręż kuć potrafię, ale ze 3 lata już będą, jak się podobną robotę ostatnio brało, więc napociłem się srogo. Nim jednak robotę skończyłem, wiedźmak rozwikłał zagadkę latarni i do kasztelu baroneta pilnie wezwany wracać musiał, bo fragment nieczytelny. To jest ostatni mój schemat. Ostatni schemat gryfa. I ostatni schemat, który właśnie ten... Kurwa, ja nie potrafię dzisiaj mówić, nie wiem, jest 300 milionów stopni, nie chce mi się żyć, no. Ale grać mi się Wiedźmana, oczywiście, że chcę, chyba z 50 minut robiłem to. Zobaczmy, co to jest, pokaż, stalowy miecz wiedźmiński cechu gryfa, możemy go zrobić, zajebiście. Będziemy mieli premię za 6 części, czyli wielkość pułapki Jerden zostaje zwiększona o 40%, przebywanie w obrębie pułapki Jerden, zwiększone regeneracje wytrzymałości, moc znaków o 100% i zmniejszono otrzymywane obrażenia o 20%. OP. No i daje plus 51 obrażeń, ale to oczywiście na 11 poziom. Niby jeszcze 3 poziomy, ale minie to bardzo, bardzo szybko. No i tutaj wszystkie mają w sumie premię taką samą. Takie buciory, no i taki w sumie jeszcze srebrny miecz. A tamten był jakiś stalowy, chyba, tak? Stalowy. No i tyle, i co? Idę się udać się robić jakieś inne misje, posprzedawać trochę rzeczy i widzimy się, jak będzie coś ciekawego. O kurde, że zwykły... Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Jesteśmy przy baronie i że zwykły kurze jakiś kupiec, którego spotkałem po drodze, ma coś takiego? Jak takie zajebiste karty? Kurde, bierzemy! Bierzemy karty, końskie juki nie bierzemy. Możemy z nim zagrać gwinta, więc panowie, widzik oczywiście zagramy i pokażę go. Konkretnie w gwinta. Na odcinku. Gwinta nigdy na tym kanale nie będzie za mało. Gęsta mgła, w sumie gęstą mgłę możemy też wyjebać jedną. Wolałbym jakieś lepsze karty dostawać i gramy. On gra też Królestwami Północy. Okej, okay. Gęsta mgła, wypierdalam. Tego zioma, co chcę zrobić z tym ziomem w sumie? Też wypierdolić. O, i szpieg, elegancko. On też gra Królestwami Północy, on też gra Foltestem. Tylko co robiła jego postać, bo już nie pamiętam. Gęstą mgłę zagrywała jego postać, dobra. Czy my chcemy grać to fest? Wydaje mi się, że chcemy grać to fest. Ale przede wszystkim na początku zagrajmy szpiega. Piękne karty mi dobrało. Okej, okay, chłop zaczyna.
spokojnie, że tak powiem. I wydaje mi się, że ja bym spasował w sumie. Chociaż z drugiej strony mógłbym zagrać pod drugą linię i rzucić trzaskający mróz. Próbujemy wygrać tą rundę? Zobaczymy. Okej, ma strasznie gówno karty. No dobra, pyk. Pyk. Ruch przeciwnika. Okej, gra to do końca, kurczę. No dobra, no to my też gramy do końca. Do końca może nie przesadzajmy, ale... ale gramy, gramy. Pyk. Mamy fajną drugą linię. On ma te same karty, co my praktycznie. Trebusz. Czy dajemy mu to wygrać? Kurde, wydaje mi się, że tak. To koniec, masz to. Weź sobie ten... ten punkt. Tą rundę. Dzięki zdolności chłop dobiera kartę, oczywiście. Ruch przeciwnika. O kurczę, to jest fajna, fajna karta niestety. O! Niby dobrał dwie karty, ale dał mi 5 punktów, więc gita, my zamierzamy tutaj wygrać to. Kurde, chyba dostanę wpierdol. Chyba złe karty mi dobrało. Znaczy złe, no mogło lepsze. Mogło lepsze. 27 punktów, no powinien spasować, nie? A on gra to, kurwa. Najgorzej na świecie. No bo ja też muszę to grać, jak on gra, niestety. Pasuj, pasuj, wariacie. Git. Szkoda, że niestety musiałem tego zioma zuzyć. No ale dobra, jest 1-1. Mamy po 4 karty. Jest gituwa. Dobra. Zobaczymy. No chyba, że zagra teraz full pod ostatnią linię i ma jeszcze tego zioma, co kurczę trąbi. To wtedy mamy przewalone. W innym wypadku raczej powinien być winek. Kurczę, ale jest gorąco. No nie mogę wytrzymać, no. I ja cię kręcę. 35 stopni? 36 stopni? Ja nie wiedziałem, że takie temperatury w ogóle istnieją. Ja myślałem, że to tylko w filmach jest możliwe, kurwa. 36 stopni. Jakiś żart. Żart. No nie ma żadnej innej karty? Same pogodowe. Jeszcze na końcu powinien czyste niebo zagrać. A. Rozjebany jednak. Kurczę, mocną talię mamy. Chyba ani razu ostatnio nie przegraliśmy. Dobrą mamy talię, no. Solidną. Nawet jeżeli nie za bardzo dobieram dobre karty, to i tak jakimś cudem te pojedynki z tego Gwenta wygrywam. Baba cmentarna, talia do gry Gwinta. Zobaczmy w ogóle, bo dużo tych kart kupiliśmy z Koyatel. Tutaj nie mamy za dużo kart. Potwory, baba cmentarna. O kurde, powoli nam się robi, powoli nam się zapełnia talia potworów. Mamy 6 na 22 karty jednostek. No ale tutaj, Cesarstwo Nilfgaardu, to zdecydowanie nam się zapełnia. Pyk, 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 no. Jeszcze 10 kart i będziemy mogli grać Cesarstwo Nilfgaardu. Najbardziej oczywiście przydałyby się karty szpiegów. Fajnie jest narysowane ta gęsta mgła. Tutaj ta baba wodna, czy baba cmentarna, fajne. No dobra. Idę dalej, zaraz wykonamy zlecenie z krzekacz, tylko jeszcze idę posprzedawać rzeczy i zrobić trochę equipment management. Chcę spytać o waszą usługę. Co tu się stało? Znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trzeba chronić krąg przed potworami.
Po co? Taka mnie została tutaj kascenka, jak poszedłem posprzedawać jakieś miecze gówniane, co pozbierałem. Zanim zdąży zasmakować goryczy, biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę wam. Proste. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na Kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. No. Tam, gdzie już byliśmy. Załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. O kurde. Ja mogę bezpośrednio z nimi iść, czy nie? Daj tam. No nie mogę. No to na pewno nie zrobimy tego dzisiaj o północy. Idę posprzedawać te wszystkie rzeczy i pokupować nowe i jakieś porobić, więc będzie to trwało znowu 20 minut, zaraz się widzimy. Ewentualnie zrobimy coś takiego i pokażę wam Eku. Tak to wygląda. Teraz raczej nic nowego za bardzo nie pokupuję, ale tam pozbieram jakieś nowe miecze, jakieś nowe kurtki, ale to już pozamieniałem. Rękawice, spodnie, coś takiego. No więc trzeba to wszystko podszedować po prostu. Zobaczymy, ile będziemy mieli sianka, mamy teraz 800. Ty, tamten gościu po lewo, teraz jesteśmy u krasnala. Tamten sprzedawał za 4, chciał kupić za 4 topór bojowy i za 38 filancowy Panzers Artskellig. A ten chce za 6 i za 59, to było za 4 i 38. W sumie nie zwracałem za bardzo uwagi, komu co sprzedaję, ale wiem, że dzięki krasnoludowi, kurwa, będziemy bogaci, pochrzam. Dobra, sprzedaję wszystko, chciałem wam tylko to powiedzieć, że tam bym został, kurwa, giga oskamowany. Dobra, ty, to w sumie jak już tu jesteśmy na miejscu, to może porozmawiajmy z baronem o jego rodzinie. Żartuję, trzeba wygrać unikatową kartę od barona. Teraz to zauważyłem, co możemy jakąś unikatową kartę od barona wygrać. Pamiętacie mnie? Tak, nie. A, tak, powszam. Nie zapomnę wam tego. O. Macie tu w chłodzience. Dziękuję. Właśnie koron za twoje życie, kurwa, nie jest twoje życie dużo warte. No nic, idziemy wygrać unikatową kartę od barona. No i oczywiście porozmawiać o rodzinie, bo to też bardzo istotne, prawda? Wiedźminie, pozwól na moment. Kurwa, tu każdy ode mnie coś chce. Przyjemności. Mówią na mnie sierżant. Rozumiesz, taki przydomek z wojska. Z czasów, kiedy służyłem z Filipem. Znaczy, z baronem pod temerską chorągwią. Mam sprawę. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Zbieram ci kwiatki najpierw. Bardzo ładne kwiatki, żeś wyhodował, panie baron. O, zaczyna mój mózg, zaczyna mi funkcjonować. Zaczyna coś gadać, zaczyna coś zaczyna się budzić, jest elegancko. Wreszcie yerba zaczęła działać. W końcu wypiłem porządny kubek czy łyżeczkowy yerby. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało w sumie. Jak ma taki kubeczek mały, to chyba dużo. Co tutaj się znajduje? Ja bym tu wszedł. Dobra, w końcu czuję moc. W końcu czuję się obudzony, w końcu chce mi się, kurwa, żyć. Jest tak gorąco jest dzisiaj, że absolutna masakra. Na dworze 34 stopnie, w pokoju 36 stopni. Kata, kurwa, strofa. Skóra białego niedźwiedzia. Dobra. Czy jak skoczę, tutaj się zabiję? No, co nie jak tak. Jasne, że tak. Kurwa. Może jest nowa kascenka. Jakieś na wczytywanie, jakieś tam. Geralt spotkał krwawego barona Jaskier. Jaskier. Daj, zczytuj się, kurczę. Come on.
O kurwa, ty, powiem ci, wczytałem je w dość, jakby to powiedzieć, niebezpiecznej pozycji. Op, git. Co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że kurczę, schudziłem się, w sensie polałem się wodą i mam wrażenie, że od tego momentu, czyli jakieś 30 sekund temu, jestem strasznie rzeźki, że orzeźwiło mnie to, że wziąłem kurwa, się polałem wodą i tak takiego plaskacza dostałem, szoku delikatnego i od tego momentu jakoś mi się lepiej funkcjonuje, łącznie z mózgiem i wszystkim w sumie. No, nawet chodzi mi się kurwa, nawet siedzi mi się lepiej. O, studnia. Badaj. Warto się tu rozejrzeć. Wiedźmiński znak, co ty gadasz, ty? A to, ale my byliśmy już w tej studni, przecież kurwa tędy przyszliśmy. Tam było coś wiedźmińskiego? Nie pamiętam. Może było. Podnieś, list miłosny, przeczytaj. Najdroższy, Pena zawsze Anna, czyli to jest pewnie do krwawego barona. Dechnąłem z ulgą po twoim ostatnim liście. Cieszę się, że rano ładnie się goi. Wiem, że cię złości, że najbliższe tygodnie spędzisz w lazarecie, ale ja jestem szczęśliwa, że nie będziesz się narażał na polu bitwy. Tamara rośnie jak na drożdżach. Jak się czegoś przytrzyma, to już nawet potrafi stanąć, chociaż jeszcze chwieje się na nóżkach. Trzeba jej ciągle pilnować, bo co chwilę wspina się do stołu i łapie, co wpadnie jej w ręce. Ostatnio prawie wylała na siebie gorącą zupę. Chyba przyjmę do pomocy tę dziewczynę od młodarza, bo się boję, że któregoś dnia nie upilnuje Tamary. Szczególnie teraz, kiedy ciebie nie ma i muszę doglądać swojego gospodarstwa. Kochany Filipie, z utęsknieniem czekam twojego powrotu. Co dzień proszę Meritele o zdrowie dla ciebie i naszej córki. Mam nadzieję, że ta okropna wojna szybko się skończy. Kocham cię. Widzicie, jak jest normalny tekst, kurwa, w miarę po polsku, to jestem to w stanie przeczytać szybko i nawet jesteśmy w stanie zrozumieć. A jeżeli, kurwa, oni piszą to taką dziwną polszczyzną starą, jakieś takie, kurwa, dziwne słowa, no to jest strasznie mi ciężko to przeczytać. Ja myślę, że nawet pani od polonistyki by miała jakiś problem. Bo to bardzo wykwintne niektóre tutaj są słowa. No zważywszy na czasy, w których jesteśmy w gierce, no to jest to zrozumiałe oczywiście. Dobra, porozmawiajmy z baronem, a przede wszystkim dawaj kartę. I zagrajmy partyjkę kwinto. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Które już zebrałem? Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. Też miał jakieś takie drzewo fajne. Takie postrzępione. Gzerikani nazywają je rajskimi ptakami. Ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. A ty mi o córce w ogóle opowiedz. Mojej. Współczuję z powodu twojej straty, ale to niewiele dało się. To trzeba znaleźć. Nie. A najpierw partyjkę gwinta, tak jakby. Są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. No, było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Aha, no tak, przecież my jeszcze nie znaleźliśmy, kurwa. Zapomniałem, przecież my mamy najpierw mu odnaleźć tą pierdoloną córkę i tą żonę jebaną. Dopiero on nam przekaże tego. Jeszcze masz jest coś nowego? Twoja córka jest w okolicy. Jeszcze go spotkamy. Co takiego? Ciekawą postać. Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu tutaj jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. A, bo my mogliśmy jechać po tą Tamarę, tak? Ale nie pojechaliśmy. Nie jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Ja bym chciał pojechać do tego Oxenfurtu. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Dobra. Zgoda, tak, tak. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Elegancko. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru,
Ciężko się bez tego dostać na ziemię. Redańczycy, Deltę Pontaru. Okay. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? To zmienię w kurwie. Powiesz co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. O! Słowo się rzekło. W końcu. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Pewnie chuja powie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Co to jest odyniec? Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. Jeleń? No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Chyba jeleń. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? A dzik, dzik. Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Ale z nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Na szlaku? Kermoren? Na szlaku. Tu i tam. No bo chyba nie możemy za bardzo. Czy sama po szlaku włóczysz? Teraz już nie. Zdradzać. No właśnie. Do kompanii należysz, piliśmy razem, o i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Wiedźminką? Jestem wiedźminką. Wiedźminką, choć nie do końca, bo nie przeszłam mutacji. Wiedźminką? Czyli oprócz fechtunku znasz się na eliksirach i takich tam. Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Użyć? Co się stało? Strach cię obleciał? Barona. Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Nie wiem, teraz mi się randomowo przypomniało, że w momencie, kiedy wykonywaliśmy misję z tym diabłem, czyli wszechbóstwem, to tam było pewne miejsce, które mogłem tym zielonym przeskanować i zobaczyć, co tam się dzieje, i tam jakieś duchy były, ale tego nie zrobiłem. Wyjątkowo mnie to wkurwia, że tego nie zrobiłem. Jeden pierdół, a denerwuje mnie strasznie. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Historia Ciri, wyścig. A mogę teraz kliknąć sobie mapy świata, nie mogę kliknąć misji po prostu. O, gdzie my jesteśmy w ogóle? Co ty... Czemu my jesteśmy kurwa aż tutaj? O kurde, aż tu się udaliśmy? Pod samotną, pod żerowisko harpi? O lipka. Oj, daleki wyścig to jest, no dobra. Miejmy nadzieję, że wygramy. Nawet chyba muszę wygrać. Jeżeli nie wygramy, to obawiam się, że będę musiał przejść to od nowa. Czy ja pizgam sprintem, bo ona tak... Wolne te wierzchowce w miarę. Problem zawsze w tych wyścigach jest taki, że komputer się nie męczy. A my już kurwa tak, niestety, więc trzeba to taktycznie rozgrywać, na przykład w takich przesmykach. Topujemy na chwilę. Ha, niedoczekanie!
to jest meta, kurwa. Widzieliście? Jeszcze do końca nie stetryczałem. Gratuluję. Nie ma co gratulować. Lepiej pożegnaj się ze swoim mieczem. Co to? Szansa na dogrywkę. O kurde. No ale że przed końcówką se stwierdziłeś, że się... Ty, no jak my tak kurwa szybko niby tam pojechaliśmy? Nie wierzę, że to... Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Jestem głodny, nic nie jadłem. A nie, jadłem. Ale to stało się później. A i tak jestem głodny. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Że się teleportowała Ciri? Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. O ty kurwa, zawsze w tym najlepszym momencie, jak Polsat. Coś bez sukcesów. Mi zajebał kopa. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Tak, wariacie. Grywasz może w Gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz tak własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. Podoba mi się ten układ, no. Elegancki jest, kurwa. Mam nadzieję, że jak przegram, to i tak dostanę, bo on się zlituje z nadem. Dobra, czyli tryhardujemy. Okej, okay, czyli to będzie najbardziej tryhardowa partyjka Gwinta, jaką rozegramy. Dobra, w ogóle na chuj mi ten jakiś Jepenziglin. Wypierdalasz tam, przecież ty masz strasznie chujową kartą. Dobra, i chyba takimi tutaj kartami zaczniemy. Pyk, rozpocznij. Myślę, że chłop też gra Królestwami Północy, okej. Okay. Gra gościem, co wywołuje chyba mgłę na drugą linię, więc warto by było może pod drugą linię nie grać. Teraz tak, czyste niebo. Czyste niebo się przyda, manekin się przyda, ruch dowódcy się przyda, mistrz obrażenia się przyda, komando z niebieskich pasów, chuja się przyda, rembacz też się chuja przyda w sumie. Na razie tego bym wymienił. O, pięknie. I teraz bym wymienił tego. Kurwa, dostałem ze 3 alerty dzisiaj. RCB jakieś. Dijkstra. Naprawdę, ze 3 alerty. Burze. Najpierw burze i gwałtowny wiatr, a później jakieś tego. Gwałtowne upały i tak dalej. Pojebane, dobra. Mamy Dijkstrę, nie wiem czy od niego właśnie nie dostaniemy Dijkstry. Mamy Dijkstrę i mamy Książę Stenisa. Dobra, no to... Pyk. Książę Stenis. To będzie chyba, coś czuję, mocny pojedynek. O kurwa, to będzie mocny pojedynek. Na bank to będzie mocny pojedynek. Dijkstra. No i o cię kręca, no. Szkoda, że nie dostaliśmy manekinu, żeby jeszcze raz mu jońknąć tego. Jeszcze raz jońknąć szpiega, tak? No to co? Myślę, że zagramy pod pierwszą linię w sumie. Tyk. Próbujemy to może wygrać. Mamy jedną kartę przewagi. Kurwa, talar. Naprawdę szkoda, że nie mam jakiejś karty, dzięki której mógłbym zabrać mu tych wszystkich szpiegów. Ale też nie wiedziałem, że ma tylu szpiegów. Czy my chcemy grać WS? On wtedy spasuje, a będę kartę do pizdy. Nie wiem, czy teraz nie spasować tego. Ja bym to spasował, szczerze. Chociaż... Dobra, gram WS. On teraz pasuje, ja jestem 2 karty w pizdę. A on se to pod... O kurwa. Pas. Ojojoj. No, Baron nie jest łatwym przeciwnikiem. Pojebane, jak on to fajnie rozegrał. 3 karty do przodu, 4 karty do przodu. A nie, kto wygrał? A
ja wygrałem. Twój ruch? Ja pasuję chyba od buta, czy nie? A, chyba pasuje. Jebać. On rzuci na pewno tego. Szpiega? Chyba tak, bo wziął szpiega? Chyba ma jeszcze jednego szpiega, tak czy nie? Kurwa, że on sobie jeden kartą za jeden wygrał tą rundę, to wstyd trochę. Dobiera kartę. Przypał, ma dwie karty do przodu. No ale teraz się wszystko rozstrzygnie. Wydaje mi się, że mam solidny, kurwa... Solidne mam karty, że to jest ze 100 punktów dla mnie. Pytanie, że on też nie ma czasem 100 punktów dla siebie. To jest nadal ma umiejętność Foltesta. Ja mam mniej kart niestety, czyli on będzie... Czyli będę pewnie zagram niestety czyste niebo przed jego zagraniem mgły. I przez te dużo punktów stracę. No ale nic, może się uda. Tak zawsze narzekam, a na końcu wygrywam. Ujujuj. Pyk. No, nie zapowiada się najlepiej, nie. No tragicznie się, kurwa, zapowiada. Może oprócz tych twoich, słuchaj, baron unikatów, to ja bym potrzebował może zwykłych, kurwa, kart, jak ty masz. Tych, o. Tych gości, co się stakują razem. Takich to ja bym potrzebował. No nie wygramy, nie. Raczej. Wesemira ma. O kurde. Jaki jest opis Wesemira? Gdy cię mają wieszać, poproś o wodę. Nie wiadomo, co się zdarzy, zanim ją przyniosą. Kurde, całkiem mądre. W sumie. Dobra, jak to się nazywa? Balista. Na chuj oni kiedyś takimi wielkimi strzałami niby strzelali. Co to miało dać? Zwykle dajemy im jakieś dźwięczne kobiece imiona jak Helga. No bardzo dźwięczne Helga. Znałem kiedyś Helgę. Nie, Helgę? Olgę znałem. Jak się możecie domyślać, Olga miała 2 metry. Ja przeciwnik sposował z 3 kartami, nie zagrając na środkową linię? Mgły? Ale zjebał. Czemu tak zagrał? Myślę, że mnie rozjebał chyba, nie wiem. 104 punkty. Ledwo co się mieści, kurwa, w tym, no, solidny pojedynek, 104,89. Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Velen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz, który mieszkał na wschodzie, niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden. Nawet jak mi to nie zaznaczy, to i tak obejrzę to 3 razy, żeby wiedzieć. Grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. O, gwint rozrywki Velen. I od cię kręca. Pokaż jaką kartę? Sigmund Dijkstra. Mówiłem, że dostaniemy Dijkstrę. Pochrzczam, Dijkstrę z OP. Ja cię kręca. Mamy 2 szpiegów. Totalnie pochrzczam. Dalej do gry. Dodaj szpiega. Tyk, elegantko. Dobra, escape. No słucham. No jeszcze cóż trzeba chwilę pogadać z baronem. Słyszałeś coś o wiedźminach? Jakieś słyszałeś takie... coś o wiedźmach w Velen? A, o wiedźmach. Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział.
Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii. Nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Bywaj. Bywaj. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym zajmiemy się gwintem i jakimś zleceniem, wszystkimi misjami pomocnymi, może też misjami głównymi, nie wiem. Wszystko to nam się tak szczerze mówiąc napatoczy po drodze. Chciałem wykonywać najpierw misje główne, później misje poboczne, bla 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 bla, kurwa. Ale prawda jest taka, że niestety, ale no nie będę zadupcał z tego miejsca tutaj, później tutaj, później z powrotem tam. Nie chce mi się tego robić. Przy okazji, co nam wpadnie w ręce i jest na odpowiedni poziom, będziemy wykonywać. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Pamiętajcie, że możecie wpaść na Twitcha, Instagrama, na mój Discord, mój drugi kanał. Zostawić like, komentarz czy suba. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę? Za Trismegistus? Faktycznie, kurwa, mało podobno. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro. Siema.